Serdecznie witam o poranku w naszym kolejnym aceranku. A dzisiaj weźmiemy na tapetę ciekawy tekst Ewangelii Marka, ale ten tekst będzie tylko pretekstem do tego, żeby opowiedzieć o Jezusie Chrystusie jako Bogu. Tak, tak. Muszę niestety ostrzec Was, że nie wszyscy pastorzy w Polsce są chrześcijanami. Mówię oczywiście o pastorach, którzy są pastorami zborów ewangelikalnych. Skąd o tym wiem? A no to bardzo proste. Mianowicie wystarczy posłuchać kilku kazań, no i dowiadujemy się, w co taki pastor wierzy. Zdziwilibyście się, jeden z najpopularniejszych pastorów w Polsce, nie wiem z jakiego powodu jest tak popularny, ale jest, nie jest chrześcijaninem. Nawet zostały mu zadane pytania publicznie, nie odpowiedział na nie, a ze swojej strony pousuwał teksty, które pokazywały, co tak naprawdę wierzy ten człowiek. Ale ludzie uważają go za chrześcijanina i niektórzy nie widzą świata poza tym człowiekiem. Ale oprócz tej postaci jest jeszcze wiele innych. Ja znam kilkudziesięciu, co najmniej kilkudziesięciu pastorów z różnych denominacji, którzy nie są chrześcijanami. A nie są dlatego, że nie wierzą, że Jezus Chrystus jest Bogiem. No to oprócz tego, że teraz sobie tutaj parę słów powiemy na temat, który nas interesuje, to chciałbym, a jakże, zareklamować na YouTubie, jak otworzycie Drogę Uczniostwa, od razu wyświetla się Wam lekcja boskości i tam są argumenty na temat biblijne, oczywiście argumenty na temat boskości Jezusa. Jest część pierwsza, część druga. Po nagraniu tych dwóch lekcji muszę powiedzieć, że jeszcze dodatkowo kilkanaście argumentów znalazłem w Słowie Bożym na to, że Jezus Chrystus jest Bogiem. Może kiedyś będzie część trzecia. No to posłuchajmy, cóż takiego się wydarzyło w Kafarnaum. I to jest Ewangelia Marka, drugi rozdział, od pierwszego wersu. I znowu po kilku dniach przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu. I zeszło się wielu, tak iż się i przed drzwiami już pomieścić nie mogli, a on głosił im słowa. Przystańmy na moment. Dla Jezusa nie było problemu, aby głosić na zielonej łące, aby głosić na wzgórzu, aby głosić w domu, aby głosić przed domem, aby głosić na ulicy, głosić w świątyni. Więc jeżeli ktoś znajduje argument, że on nie może pracować jako pastor, no bo nie ma odpowiedniej kaplicy, no to trzeba mu podziękować i niech idzie do roboty chłop, no. Niech bierze kamienie, układa, niech zarabia uczciwie na swoje życie. Prawdziwy pasterz nie ma z tym problemu. Owszem, jest fajną rzeczą mieć stałe miejsce, dlatego że Kościół wtedy może naprawdę podejmować się wielu różnych przedsięwzięć, ale stałe miejsce nie decyduje o tym, czy Kościół jest dobry, czy zły. Nie decyduje o kondycji tego Kościoła. To są rzeczy wtórne. To są tylko środki, narzędzia do tego, aby lud Boży wzrastał i nic ponad to. Przyszli do niego niosąc paralityka, a dźwigało go czterech. A gdy z powodu tłumu nie mogli do niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. To bardzo ciekawa sprawa, ponieważ często chwalimy Jezusa, no po prostu za to, kim był i co robił. Często chwalimy apostołów, w szczególności Pawła czy Piotra, czy też ich uczniów za zaangażowanie, za pracę. No dobrze, ale tu mamy do czynienia ze zwykłymi ludźmi. Nic o nich nie wiemy. Wiemy, że było ich czterech. Oni byli tak zdeterminowani, że kiedy nie dało się człowieka przenieść przez drzwi, ponieważ tłum na to nie pozwolił, tak swoją drogą, jak widać, ludzie się nie zmieniają, no aż prosi się zapytać, to co oni nie widzieli, że jest chory, że trzeba go do Jezusa dopuścić? Nie, każdy pilnował swojego interesu. Tego bolał paluszek, tamtemu bąbel wyskoczył, a być może ktoś miał strupa na czterech literach i to się liczyło. A co tam jakiś paralityk, który nie może chodzić? Tak jest i dzisiaj, nic się nie zmieniło w tej sprawie. Ale ci ludzie zachowali się, no można powiedzieć, wzorcowo. Nie odpuścili.
I kiedy widzieli, że nie da inaczej, no to zrobili coś, co mnie osobiście imponuje, bardzo mi się podoba. Dla mnie to są tacy prawdziwi partyzanci, dresiarze, dla których nie liczyło się to, że ktoś będzie ich tam opluwał, krzyczał na nich, że demolują, że niszczą, że dach był dobry, a teraz jest dziura w dachu. Mieli to wszystko w nosie. Dla nich najważniejsze było, żeby tego chorego człowieka, który w jakiś sposób pewnie był im bliski, przynieść przed Chrystusa. I ta historia jest przyczynkiem do czegoś o wiele większego, o czym my dzisiaj mówimy i o czym później ludzie przez 2000 lat rozmawiają. Oto bowiem, kiedy ten człowiek sparaliżowany znalazł się przed Chrystusem, Jezus zauważył wiarę tych czterech, którzy o to się bardzo postarali. Zwróćcie uwagę, że nic do nich nie powiedział, ale powiedział do tego chorego: Synu, odpuszczone są grzechy Twoje. No to było tak, jakby rzucić do talerza komuś, no cokolwiek, co będzie przyczyną rozbryzgania i ubrudzenia tego człowieka. Oni aż podskoczyli na swoich czterech literkach. Byli tam niektórzy z uczonych w piśmie. Oni siedzieli i rozważali w sercach swoich, czemu ten tak mówi? On bluźni. Kto może przecież grzechy odpuszczać, jeśli nie Bóg? No właśnie. No i mamy niezłą zagwozdkę. To znaczy, ja jej nie mam, bo w sposób oczywisty rozpoznaję Jezusa jako Boga. Biblia tego w ogóle nie kryje. Niektórzy mówią, że Jezus nigdy o sobie nie powiedział, że On jest Bogiem. No już sobie wyobrażam, że Jezus miałby chodzić po ulicach i wołać: ja jestem Bogiem, ja jestem Bogiem. Wiecie, że ja jestem Bogiem? No klupnijcie się, ludzie, troszeczkę w czółko i usuńcie ten argument spośród waszego katalogu argumentów, bo on jest śmieszny, absurdalny wręcz, obraźliwy dla Chrystusa. Boga rozpoznajemy nie po tym, że ktoś siebie nazywa Bogiem, bo wielu ludzi nazywało siebie Bogiem, ale po tym, co On robi, jak się zachowuje, czego dokonuje. Teraz, w tej sytuacji, nie musimy się w ogóle odnosić do Jezusa. Jezus powiedział, odpuszczone są grzechy Twoje. A faryzeusze uczyni w piśmie aż podskoczyli z wrażenia. Co? Nie wolno tak mówić, jak On może tak mówić? Tylko Bóg może odpuszczać grzechy. Słyszycie, co oni mówią? Oni sami siebie nie słyszeli. Tylko Bóg może odpuszczać ludziom grzechy. Czy trzeba było lepszego przedstawienia się? Przecież to oni powiedzieli Jezusie, jesteś Bogiem, bo grzechy odpuszczasz. Zawsze podziwiam Jezusa, On miał takie niesamowicie celne riposty. Niektórzy mówią, że Jezus to taka chodząca miłość, która nikomu nie nastąpiła na odcisk. A bzdura, bzdura, bzdura i głupota. Jezus miał bardzo celne riposty. Takie, które naprawdę potrafiły wbić człowieka w ziemię. I popatrzmy, co On zrobił. Jezus poznał w swoim duchu, co oni myślą. I powiedział im tak: czemuż tak myślicie w sercach swoich? Wyrwał ich do odpowiedzi. Czemuż tak myślisz w sercu swoim? No, gadaj zaraz. I co mieli powiedzieć? No nic nie mówili. A Jezus mówi tak: no to teraz macie zagadkę. Co jest łatwiej? Rzec paralitykowi, odpuszczone są ci grzechy? Czy powiedzieć mu, wstań, weź łoże swoje i chodź? Co jest łatwiej? No gadaj. Co jest łatwiej? No jak myślisz, faryzeuszu? Jak myślisz, uczony w piśmie? Słuchajcie, to nie jest proste dać odpowiedź na takie pytanie. Oni wiedzieli, że Jezus czyni cuda. Właśnie to powstrzymywało ich od samego początku przed zamordowaniem Go, bo tego nie umieli wyjaśnić. Zresztą w tej sprawie Nikodem przyszedł do Jezusa. Oni wiedzieli, że nie może dokonywać cudów ktoś, kto nie jest z Boga. Oni to wiedzieli. Nie trzeba im było tego tłumaczyć. Jeżeli powiedzieliby, no łatwiej jest powiedzieć, idź, wstań, uzdrowiony, to co by to oznaczało? To by oznaczało, że uzdrawianie ludzi to w sumie dość prosta sprawa. No dobrze, ale to czemu wy nie uzdrawiacie, powiedziałby im Jezus. Przecież to proste. No tak, mały kłopot. Ale z drugiej strony, powiedzieć paralitykowi, wstań i chodź, czy to naprawdę jest taka prosta rzecz? Czy nie prościej powiedzieć, odpuszczone są grzechy Twoje, bo i tak nikt nic nie wie, co się dzieje i nikt niczego nie udowodni? No byli w kropce. Sami siebie wystawili na bardzo, bardzo zdecydowany cios. Zresztą to była domena faryzeuszy. Rzucić oskarżenie, a później udawać, że oni nic nie wiedzą.
Zresztą tak jest i dzisiaj. Dokładnie tak postępują ludzie w kościołach. Najpierw rzucą oskarżenie, a później mówią, że to nie oni mówili. No i ludzie, którzy to słyszeli, zaczęli się zastanawiać, czy oni są, czy ci słyszący to wcześniej, czy są normalni, bo z kim mają do czynienia. Jezus nie przejmował się faryzeuszami i powiedział im tak. Popatrzcie, abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, czyli kim jest, zgodnie ze świadectwem tych faryzeuszy, jest Bogiem, to mówię ci, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. A ten wziął zaraz swoje łoże, wyszedł wobec wszystkich, tak iż się wszyscy zdumiewali i chwalili Boga, mówiąc, nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. No, można powiedzieć kolokwialnie, Jezus pozamiatał. To, co wydarzyło się w tym budynku, no to było mistrzostwo świata. Ale przyjrzyjcie się pewnej kolejności wydarzeń, bo to jest fascynujące. Boga nic nie zaskakuje. Z jakiegoś powodu tych czterech ludzi, pełnych wiary, jak Jezus powiedział, wzięło tego człowieka, zaniosło przed Jezusa, przy okazji demontując dach, w ogóle się nie orientowali w tym, co się stanie, co się wydarzy. Oni oczywiście liczyli się z tym, że Jezus go uzdrowi. No ale, drodzy bracia i siostry, co innego jest liczyć się z taką ewentualnością, a co innego widzieć to na własne oczy. Bóg wykorzystał tę sytuację po to, żeby zademonstrować, kim jest Jego Syn. Twoje grzechy są odpuszczone, powiada Jezus. O, tak nie może być. Ktoś, kto nie ma prawa tak mówić. Tylko Bóg może grzechy odpuszczać. I o to chodziło Jezusowi, żeby oni do takiego wniosku doszli. No to powiedzcie, czy łatwiej jest odpuścić komuś grzechy, tak powiedzieć? Czy łatwiej jest powiedzieć człowiekowi, stań i chodź? Wiemy, że na to nie odpowiedzieli. Każda odpowiedź była zła. A Jezus mówi, no to przyjrzyjcie się, wstań i chodź. Czy widzicie, że ja mam prawo odpuszczać grzechy? Pytanie, a właściwie wniosek, który się powinien nasunąć tym ludziom, jest następujący. Boże, wybacz nam. No bo cóż innego mogli powiedzieć? A oni nadal nic nie powiedzieli. Natomiast tłum zdumiał się. Wielbił Boga i wystawił świadectwo. Nigdy nie widzieliśmy nic podobnego. Drogi bracia i siostro, jak się Jezus dotknie kogoś, jak Jezus się kogoś dotknie, to wszyscy wokół mówią zawsze to samo, nawet ci, którzy są wrogami tego człowieka. Nigdy nie widziałem u tego człowieka takiego życia. Nigdy czegoś takiego nie zauważyłem. Nikt tak się nie zmienił. No przecież niewierzący człowiek nie powie, że Bóg zmienił człowieka, no bo Bóg nie istnieje. Jak to jest możliwe, żeby doszło do takiej przemiany w życiu człowieka? Niewierzący nie rozumieją, ale wierzący muszą rozumieć. Bóg sprawia, że ludzie rodzą się na nowo. Człowiek, którego widzimy, ludzie, których widzimy wokół siebie, są martwi. Mają żywe ciało jeszcze, ale mają martwego ducha i nie ma dla nich przyszłości. To, co Bóg robi, to przychodzi do martwego człowieka i ożywia jego ducha. I człowiek staje się żywy. Drodzy bracia katolicy, szczególnie ci, którzy szukacie Boga, wasza religia nie da wam tego, bo żadna religia nie odnawia ducha człowieka. Wasza religia nie pomoże wam przejść do nowego życia. Nie uczyni w waszym życiu cudu nowego życia, bo to jest niemożliwe. Drodzy bracia i siostry, jeśli jesteście wierzącymi ludźmi, chrześcijanami, tak twierdzicie przynajmniej, to jakim życiem żyjecie? Czy to jest życie, które zadziwia innych? Czy to jest życie, które jest światłością tego świata? Jeśli Jezus was się nie dotknął, to nie jest tak. I macie wyjaśnienie, dlaczego żyjecie byle jakim życiem. Może macie takich czterech wierzących, którzy noszą was w modlitwie i może któregoś dnia Bóg uczyni ci łaskę i powie ci, odpuszczone są grzechy twoje. A później ci powie, idź, idź, nie grzesz więcej, idź i już nigdy nie umieraj. Mamy niezwykłego Boga, zdumiewającego Boga i chwała, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Amen.